Dzień dobry z Turcji. Chociaż jeszcze wczoraj myśleliśmy, że nie uda się tutaj dotrzeć. Jeden z naszych kawałków podróży do Turcji odbyliśmy wczoraj stopem. Dawno nie jechałam stopem i była to naprawdę bardzo dziwna przygoda. Może właśnie los nie chciał, żebyśmy tu przylecieli, bo o tym, co dzieje się tu na miejscu, opowiem Wam w materiale jutrzejszym. A dzisiaj podzielę się takimi wrażeniami na temat przygotowania do podróży i tego właściwie, dlaczego zdecydowaliśmy się na obecność właśnie podczas świąt w Turcji. Jak wiecie lub nie, byliśmy w Turcji również tego roku w październiku. Bardzo nam się podobało i czuliśmy taki niedosyt właśnie tego miejsca. Potrzebowaliśmy też trochę wypocząć, mamy bardzo ambitne plany na przyszły rok, remontowo-zawodowe, więc pomyśleliśmy, że w przyszłym roku nigdzie nie polecimy, więc lecimy teraz na święta. Szukamy jakiejś fajnej oferty na Sylwestra, nic nie było, więc polecieliśmy w czasie świąt. Dosłownie łapiemy się dwa dni przed, już wrócimy i nie będziemy w kwarantannie, więc po prostu lecimy pełnym spontanem i fartem. Ale co właściwie się wydarzyło? Kupiliśmy super ofertę przez TUI, przez aplikację. Znaleźliśmy super ofertę za niecałe 900 zł lot, hotel i śniadanie. W dosyć takim fajnym standardzie. To są chyba 3 gwiazdki. W centrum Alanii, czy Antalii, już teraz nie pamiętam. I postanowiliśmy właśnie być tutaj, bo to nam się najbardziej podobało. I oczywiście Patrycja w tym ferworze, zachwycie kupiłam ofertę, nie wylot z Warszawy, tylko z Wrocławia, więc tutaj brawo, ja pierwsze dla mnie. Oczywiście okazało się to jakieś 5 dni przed wylotem, że lecimy z Wrocławia. Na szczęście nie z jakiegoś tam Gdańska, do którego mielibyśmy daleko, więc spoko, w miarę to ogarnęliśmy. Jak zwykle wrzuciliśmy na BlaBlaCara, aby podróż milej nam minęła i ekonomiczniej, więc pojechaliśmy naszym autem, wiedzieliśmy już, gdzie zostawimy. Wyjechaliśmy wcześniej, mieliśmy pełny samochód pasażerów. Jedziemy sobie do Wrocławia i za Łodzią, czyli 200 km przed lotniskiem i 200 km za naszym domem, a samochód nagle padł, po prostu dosłownie na trasie zatrzymał się, spowolnił, zatrzymał się i nie chciał nam odpalić. Byliśmy akurat na parkingu takim dla tirów, gdzie były też toalety i po prostu przepchaliśmy ten samochód tyłem na ten parking, ponieważ akurat zatrzymaliśmy się przy wyjeździe, więc musieliśmy wjechać tyłem pod zakaz. Przepchaliśmy ten samochód i no, mamy dwie osoby dodatkowe jako pasażerów. My dwójka z wielkimi bagażami, bo wzięliśmy bardzo duże walizki i pośrodku tak naprawdę dwóch dużych miast, pośrodku niczego, zimno, mgła i uwaga, my mamy 3 godziny do samolotu, a musieliśmy być na lotnisku 2 godziny wcześniej. I mieliśmy około 2 godziny jazdy właśnie na lotnisko. No to oczywiście na szybko zaczęliśmy ogarniać coś nam i naszym pasażerom, aby dojechać do Wrocławia. Im udało się dosyć szybko, zabrali się z bardzo sympatycznym panem, za co jesteśmy po prostu ogromnie wdzięczni. A my w tym entuzjazmie i jako bardzo nastawieni pozytywnie do życia myśleliśmy, zaraz znajdziemy kogoś dla siebie. Niestety okazało się, że to nie jest takie łatwe. Po pierwsze, albo życzliwość Polaków pozostawia wiele do życzenia, kwestia COVID-a, ludzie boją się wziąć kogoś, tym bardziej dwie osoby i jeszcze z bagażami, w dodatku te 200 km. Albo mieli zapakowane całe samochody i nie mieli nas po prostu gdzie zmieścić, albo mieli tylko jedno miejsce, więc nikt nie był w stanie nam pomóc. Żaden Uber tam nie dojeżdża, żadnego panka, a przepraszam, Uber był możliwy, ale kosztował nas 700 zł. Dodatkowo nic, żadnej taksówki, po prostu ja dzwonię, tutaj auto już postanowiliśmy, że zostawiamy na parkingu. No i poszliśmy po prostu na stopa, jedno z nas stało na stopie do wjeździe na parking. Drugie, Adrian poszedł pytać ludzi, którzy zjeżdżali, pytać, czy mogliby nas zabrać. I powiem Wam, że po prostu to było tak cholernie przykre, bo byliśmy w różnych miejscach już na świecie i
mimo że kurczę, jesteśmy we własnym kraju, nie wiedzieliśmy totalnie co zrobić. I tutaj mimo braku bariery językowej, wiedzieliśmy gdzie jesteśmy, mieliśmy tak naprawdę 3 godziny na to, żeby dotrzeć, odprawić się i nie wiedzieli, dostanęło to praktycznie pod znakiem zapytania. W dodatku samochód pozostawiony na tydzień w jakimś miejscu. Po prostu totalna porażka. Ja w pewnym momencie popłakałam się, bo jacyś ludzie zaproponowali nam, że mogą zabrać jedno z nas, ale po prostu nie zmieściliby się walizek, nie mieli tam pasów bezpieczeństwa, więc ja się po prostu popłakałam, podziękowałam, że są tak mili, ale że to jest dla nas bez sensu, bo jedno nie poleci i co zrobi drugie, nie będziemy wiedzieć, chcemy się też rozdzielać, tak? Więc lepiej po prostu zostać i już nie polecieć. I powiem wam, że dziewczyna z auta, które właśnie nam to proponowało, po kilku minutach ogarnęli ten samochód, poprzerzucali, dodatkowo byli to muzycy, poukładali swój sprzęt i powiedzieli, dobra, damy radę, jedźcie z nami, zawieziemy was na lotnisko. I powiem wam, że po prostu to było tak niesamowite, bo my oboje już myśleliśmy, że nie polecimy. I to nawet nie chodzi o to już, to oczywiście nie jest koniec świata, tak, ale byliśmy po prostu w pewnym momencie załamani, że no, tak, nie tak planowaliśmy, prawda? Dodatkowo koszta ściągnięcia auta, naprawy auta, no i to, że przepadłaby nam wycieczka, musielibyśmy wracać nagle do domu. Było to naprawdę straszne. W międzyczasie napisaliśmy do TUI i do lotniska, że zostali poinformowani, że dosłownie będziemy na styk. Byliśmy około jakieś pół godziny przed odlotem, tak naprawdę odprawa jest dużo wcześniej, tam check-iny i to wszystko. Ale udało się. Wsiedliśmy do samolotu, totalnie nieogarnięci, po prostu czuliśmy się jak wypluci z tych emocji, z tego płaczu, ze stresu też oczywiście. I no, po przylocie okazało się, że był jeszcze problem z autem, które wynajęliśmy online tutaj w Turcji. Już wycwaniliśmy się trochę, nie chcieliśmy właśnie tutaj skorzystać z jakichś takich popularnych i dużych sieciówek, tylko zrobiliśmy to w mniejszej. Auto miało na nas czekać na lotnisku, okazało się, że nie ma ich na lotnisku. Ktoś pomógł nam i zadzwonił, przyjechali i powiedzieli, że oni byli po nas, ale o 10 rano, a nie 10 wieczorem. Więc wyszedł jakiś błąd komunikacji i ich systemu tak naprawdę. Dodatkowo okazało się, że zapłaciliśmy już za to auto, ale musieliśmy jeszcze zapłacić depozyt i okazało się, że ten depozyt wynosił tam 200 czy 200 euro kartą kredytową, a żadne z nas nie miało karty kredytowej, ponieważ oni zabezpieczają się na szkodę auta albo na dodatkowe. Zgadzamy się w takiej umowie na ściągnięcie pieniędzy na poczet ewentualnych mandatów. I my nie mieliśmy czym zapłacić, bo mamy karty zwykłe. Byliśmy przygotowani na gotówkę lub na rewoluta, a tutaj proszę. I dodatkowo powiedzieli, ok, no to 300 euro na przykład, w ostateczności gdzieś tam po różnych negocjacjach, telefonach do menadżerów firmy i tak dalej. Ale nie mieliśmy 300 euro, mieliśmy 100 euro plus tutaj te tureckie ich liry. No i co, musieliśmy pojechać do bankomatu, który dodatkowo pobrał prowizję i który dodatkowo okazało się, że nie mogliśmy do początku wypłacić tych pieniędzy. Wiadomo, jest późno w nocy, jesteśmy poza Europą, więc karta firmowa też ma pewne limity i blokady. No ale dobrze, w ostateczności udało nam się i słuchajcie, jesteśmy. Prażymy się tutaj słoneczkiem. Jestem ciekawa, czy macie takie atrakcje w podróży. Co byście zrobili pośrodku dwóch miast, nie wiedząc, gdzie zadzwonić i co zrobić dalej? A jutro powiem wam, co dzieje się w Turcji i właściwie dlaczego jesteśmy na wyspie i czujemy się, jakbyśmy byli tu sami. Więc do zobaczenia, usłyszenia w kolejnym materiale.